Cześć, dzisiaj chciałbym zaprezentować zgrzewarkę elektryczno-pneumatyczną własnej konstrukcji. I naszą zgrzewarkę wyróżniają trzy niezależne siłowniki. Mamy tutaj w pełni pneumatyczne sterowanie za pomocą siłowników właśnie i cewek z elektrozaworami. Pierwszy ten główny siłownik rusza nam całym stołem, a dwa następne siłowniki niezależnie sterują dociskiem lewej i prawej elektrody. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać przede wszystkim pewny i powtarzalny zgrzew w całym pakiecie, dobry docisk i docisk równomierny każdego z ogniw. Poza tym, jeżeli mamy ogniwa z cieńszym i z grubszym dękiem, to tą siłę również można zmieniać. Jest to bardzo duża zaleta w porównaniu do taniego docisku np. sprężynowego, jaki znajdziecie w zgrzewarkach na AliExpress, ponieważ jeżeli zużyje Wam się elektroda, to sprężyna się wyciąga i ten wtedy jest po prostu mniejszy docisk tych elektrod, a tutaj pneumatycznie w całym zakresie pracy na 2 cm zużycia tej elektrody mamy identyczny docisk, co na pewno będzie świadczyć później i stanowić na jakość zgrzewów. Całą zgrzewarką steruje sterownik o napięciu w granicach 14,4 V, 4 SLion. On generuje nam w granicach 3000 A prądu i zarządza tym pakiet zasilający na ogniwach Sony VTC4. Ten pakiet składa się w konfiguracji 4S30P. On dosyć duże prądy jest też w stanie oddać. Co do samych elektrod, stosujemy elektrody z czystego wolframu, ewentualnie z domieszką 5% wolframu z miedzi, w zależności od materiału, który zgrzewamy. No i ciekawą opcją jest to, że możemy wykonać również taśmę na CNC pod dane koszyki, możemy wykonać pod gotowe baterie, tak żeby po prostu do danej ramy można było tylko tą taśmę wziąć i zgrzać, co skraca również czas zgrzewu, możemy wtedy zaoferować dobrą cenę. No i a propos zgrzewania, to chętnie właśnie podejmiemy się usług na zlecenie i tutaj chcielibyśmy takie pakiety dostać od Was od 40-50 ogniw w górę. No i najchętniej jakby były to zlecenia stałe i nawiążemy chętnie współpracę z jakąś po prostu firmą, która by chciała takie mocniejsze pakiety przygotowywać do rowerów elektrycznych. Jak najbardziej tutaj mamy spore doświadczenie ze zgrzewaniem, także wcześniej używaliśmy zwykłych takich zgrzewarek również na napięcie stałe. No i to też jest ważne, żeby to właśnie było napięcie stałe, nie z transformatora, bo jest dużo większa moc zgrzewu i te zgrzewy są dużo bardziej powtarzalne. Także zapraszamy do kontaktu z nami, możemy wycenić usługę na większą ilość zgrzewania, możemy również przygotować pojedyncze pakiety. Ceny są konkurencyjne, jakość zgrzewu na pewno będzie bardzo dobra. Także zapraszam serdecznie do korzystania z usług firmy MG Volt. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.